Jak będzie błąd, tak, to akurat na tym jest ciężko naprawić, bo to jest szydełko. W sumie nie mogę sobie rozpróć środka, więc tu gdzieś jest błąd. Możecie szukać gdzie. Jak szybko zauważę, to naprawiam. Jak zauważę dwa rzędy w dół, to nie jestem taka, że cofam, bo nie chcę mi się cofać. Aczkolwiek są takie perfekcjonistki. Oj. Są takie perfekcjonistki, co cofają. Tu mam druty. Bo jak tłumaczyłam wcześniej, mam bardzo dużo prac zaczętych. No i na tym, jak popełnię błąd, to jestem w stanie się cofnąć nawet i do początku robótki. No i ja zależy w czym. Tak, ogólnie to mnie to nie wkurwia, więc nie cofam się w tych. Zwłaszcza, że to jest pierwsza sukienka i nawet nie wiem, czy wyjdzie, czy będzie na mnie, czy nie oddam jej komuś innemu. No, więc błąd może być, błąd nadaje temu wszystkiemu trochę takiego uroku. O. Dzięki temu jest urocze. No, tu mogę się cofnąć w dół, nawet do samego końca. I nawet mogę to zrobić, poprawić niezauważalnie. Więc jeżeli gdzieś tam zorientuję się, że źle popełniłam oczko, to jak najbardziej można cofnąć. Teraz tak, z tej strony to wygląda nie tak, jak chciałam. Z tej strony to wygląda jak taka plecionka, ale chyba na streamie tego nie będzie widać. To miało być. A nie widać. O, nawet. O, ale ładnie. I ładna włóczka. A włóczka też gdzieś kupiłam za grosze. Dokładnie w sklepie. No w Kauflandzie. Fajne są te włóczki z Kauflandu, są naprawdę miękkie, ale pięknie to wygląda. Jestem zachwycona. Może jednak dokończę to. No i spoko splot. Bardzo szybko się robi na tym splocie. No. No i to są druty. Dobrze, no to. Ach, te kocyki. Nadałoby się na kocyk, ale nie mam już tak dużo tej włóczki, żeby zrobić z tego kocyk. Dobra, zamknijmy to, żeby się nie zniszczyło, bo będzie przykro. A tu mi spadły cztery druty. Tu mi spadły cztery druty, tu mi spadły cztery druty. No. I to są generalnie druty pończoszane, pończosznicze, skarpetkowe. Jak zwał, tak zwał. Wszyscy mają na to różne określenia. I to tak wygląda. Na tym robię rękawiczki. I przerabia się oczywiście jak zawsze dwoma drutami, a stelaż jest na pozostałych trzech. Można robić stelaż na sześciu, można robić stelaż na ośmiu. Zależy od tego, ile się da. No, mam oczywiście tego trzy kartony samych włóczek z 50 samych drutów. I z 10 zaczętych robótek. Bo to jest tak, że potem, że jest promka na przykład, albo kobiety, no. Niektóre kobiety mają 10 par butów, ja mam 50 par, czy tam kompletów, drut i szydełek. I oczywiście marzą mi się kolejne, bo to co mam, to mam, o właśnie, to jest rude, to jest srebrne, tam było bambusowe, a chciałabym mieć zestawy. Naprawdę piękne zestawy są od chyba Knit Pro. O, Knit Pro. To się powinno czytać, a nie Knit po polskiemu, tak brzydko. Od Knit Pro. I w takim drewnianym pudełeczku to wszystko jest takie pięknie zapakowane. One są drewniane, są kolorowe, są kobiece, są takie nowoczesne i takie mi się marzą. Tylko, że marzą mi się oczywiście odrębne zestawy do drutów skarpetkowych, bo skarpetki też czasem robię. Zrobiłam koleżance takie podkolanówki w sumie ponad kolano. Podkolanówki ponad kolano. No, podkolanówki jako rodzaj skarpetek, że są dłuższe, a ponad kolano, bo miało być do świątecznej sukienki. I to wszystko było właśnie w kolorach, w jakich pokazałam, bo ten dół tej rękawiczki to była ta sama włóczka, którą zużyłam do tych skarpetek. Więc w związku z tym, że mi zostało troszkę, no to przecież nie będę wyrzucać, no nie jestem taka. I stwierdziłam, że zrobię sobie z tego skarpetki. Znaczy skarpetki, rękawiczki. O, myli mi się wszystko. Ale tak, sexy to potem wyglądało, nie powiem. Bo przymierzała, ona też jeszcze chudsze nogi niż ja, ile to jest możliwe. Więc robiłam pod swoje nogi
W sumie tak, robiłam tak na styk na swoje nogi, a ona potem jak założyła, to były lekko takie z luzem, ale i powiedziała mi, że mogę to poprawić, to ona mówi, to popraw tylko ściągacz, bo ponad kolano już był ściągacz. To jest tak, tu jest kolano, to było takie ten. No, ona tak, ona tak.